wcześniej niż Ignacy przyjechał po wakacjach. Ja pierwszy raz się tam zjawiłem, dość przerażony. Była pierwsza połowa zeszłego stulecia. I kilku ludzi, kilku chłopców, którzy tam byli, witali mnie radośnie. Mówię do mnie: Ignacy, myślisz, że ja to jestem Ignacy? Muszę powiedzieć, że nigdy w życiu nie przetrwałem, potem nikt mnie nie wziął za kogoś innego. Miałem takiego przypadku. A tam wtedy, w ten wrześniowy poranek, kilku ludzi. Nie sądzę, że był specjalnie podobny do Ignacego, ale to mi zostało na całe życie. Ile razy słyszałem Ignacego o nim, czy spotykałem go, to już bardzo rzadko. Zawsze mi się to przypominało, że coś musi być wspólnego między nami. I w ten sposób w tej liturgii uczestniczę. Oryginalny tekst z Księgi Pamiątkowej pierwszego Bogustrzec Ochronnych z Garbonia. Mowa na chrzcie Zdzisława Habiego Grocholskiego. Dnia 23 lipca 1933 roku w Falentach pod Warszawą odbył się chrzest święty Ignacego Henryka Marii Grocholskiego. Ojcem chrzestnym był pierwszy pułk strzelców konnych. Z podniosłego korzysta momentu, któregośmy tu byli świadkami. By o następstwach sakramentu chociaż kilku powiedzieć słowami. Jak i co, i dlaczego, i wiele. Wrażeniami moimi się dzielę. Odrzekam się wypowiedzenia wojny. Odrzekam się to mój na śmierć i życie. O Ignacego może być spokojny ród nasz, albowiem wy wraz z nim zwalczycie, strzelcy konni, zarówno ducha złego, jak pychę i wszelkie sprawy jego. Ogień Ignis jest w imieniu młodziana, a Ignacy staropolskie żegota. Duch i ogień w pułku strzelców rzecz znana. Duchem, ogniem, szablą, lancą, niecnota, herszcz ciemności, gdy wciąż będzie rażony, legnie w piekle, gryząc w złości swe szpony. Więc do ciebie, pułkowniku, się zwracam. Ja, Grocholskich, jako rodu starysta, w wojnie z diabłem nie bywała praca. Strzelców konnych pułk przysiędze swej sprosta. Uraduje się zastęp niebieski. Wiwat pułk i pułkownik Zebrzewski. Do końca życia świętej pamięci Ignacy utrzymywał kontakt i z laskami, i z bliskimi, i z rodzinną rodziną. Dlatego z wielką radością przyjąłem informację, że jego wola była, aby jego prochy spoczęły tu, na Laskowskim cmentarzu.